Cześć. Jest dzisiaj z nami Ulefone Armor 26 Ultra. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się go używa, zapraszam do oglądania. Instagram oczywiście na początek. Mirosław Mazalec albo pan Mirek, co wpiszecie i tak ja wyskoczę. Tam wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów. Uwaga, z tego też. Bo w skrócie to jest najlepszy telefon pancerny, jaki miałem, jeżeli chodzi o zdjęcia. Naprawdę te zdjęcia i ta optyka spokojnie nadają się do fotografowania naszych wakacji i wrzucania zdjęć na portale społecznościowe. Tyle. Pudełko, nie, cena najpierw. Najpierw cena i teraz tak, ten telefon kosztuje 1700 zł i uwaga, jest jeszcze druga wersja tego Ulefona z walkie-talkie. Tutaj w tej wersji mamy zaślepkę, a w tej drugiej wersji tutaj jest wejście i walkie-talkie i tamten kosztuje ponad 2000, ten 1700, jakby co, to linki są w opisie pod filmem. I pudełko, a raczej od razu pokażę wam pudełka, czyli różne rzeczy, które możemy podłączyć do tego telefonu, które podesłał mi producent, ale zaczniemy oczywiście od pudełka, bo pudełko samo w sobie nie dość, że jest ładne, bo ja lubię żółty kolor, to jeszcze jest na bogato. O, udało się. Dlatego, że tutaj mamy oprócz wszystkich instrukcji obsługi i naprawdę warto jest je przeczytać, to mamy też szkiełko ochronne, chociaż oczywiście jedno jest już przyklejone na wyświetlacz. Wyświetlacz jest generalnie chroniony szkłem Gorilla Glass 5. No to jest jedna rzecz. Pod spodem mamy taką zawieszkę na rękę. Tutaj jest szpileczka, chociaż wyciągamy tackę SIM. O, tutaj jest tak. Nie musimy nic wciskać, tak? Bo tam żadnej dziurki nie ma, ale telefon oczywiście jest wodoodporny, standardy, te wszystkie IP68, 9 i tak dalej, i tak dalej. Tu jest kabelek i tu jest 120-watowa ładowarka. Ale, tak jak powiedziałem, to nie wszystko, więc to wrzucam. I pokazuje, co mi producent podesłał jeszcze. Nie wiem, jak to jest przy zakupie, czy możemy sobie wybrać, czy nie, ale tutaj mamy fajną rzecz, stację dokującą. Tutaj jest kabelek, tutaj jest stacja i jak chcemy, to możemy sobie ustawić to, nie wiem, na biurku gdziekolwiek i ładować ten telefon w ten sposób. O, tutaj są wyjścia. A tutaj są takie dwa piny. Tutaj z tyłu też są te piny. Stawiamy telefon tak. O, i on nam się ładuje przez stację dokującą. Fajna rzecz. To jest jedno, to leci na bok, ale to jeszcze jest nie wszystko. Dlatego, że jak chcemy, to możemy ten telefon przypiąć sobie do paska i włożyć w takie wielkie, gigantyczne etui, no ale wiadomo, że telefon jest duży, w związku z czym o, tutaj sobie przewlekamy przez pasek albo przez co tam chcemy, wkładamy telefon i on się nam trzyma w etui, a nie w kieszeni, co jest ważne moim zdaniem przy wadze tego telefonu, która wynosi 600 gramów, 601 chyba, no to no, kawał, jakby to powiedzieć, kloca, ale to nie wszystko, bo uwaga, to jest rzecz najfajniejsza, dlatego że to jest nie tylko narzędzie do zabawy i do multimediów, ale to też jest narzędzie do pracy. Dzięki czemu można na przykład podłączyć tutaj kamerę endoskopową i wszyscy mechanicy samochodowi albo nie wiem kto jeszcze powinni być tym zachwyceni i zadowoleni. I ja już wam pokażę od razu, jak to wszystko wygląda, bo przed chwileczką sobie spróbowałem to podłączyć. Zwłaszcza, że uwaga, producent przygotował tutaj dla nas kilka pułapek. W każdym razie, tutaj w środku mamy śrubokręt, bo będzie nam potrzebny. Takie końcówki na kamerę do zabezpieczenia. Tutaj jest instrukcja obsługi, czyli tak zwany user manual i to wszystko sobie warto przeczytać, a endoskop wyjąłem już, bo przed chwileczką go montowałem, sprawdzałem, czy działa. Tak to wygląda. O. I teraz tak, żeby go zamontować, to tutaj z boku jest specjalny taki pin, to co widzicie. I
Tutaj jest normalnie śrubka. Tą śrubkę musicie sobie tym śrubokręcikiem, który przed chwileczką Wam pokazywałem, trzeba ją odkręcić, żeby można było zamontować ten endoskop. To robimy tutaj, tak wciskamy. No, pewnie mi się nie udało, uda się. O. I dokręcamy. Tada. Działa. W sensie wyświetla się. I teraz co dalej? Fajnie by było, gdyby aplikacja do obsługi była od razu tutaj na wierzchu, ale ona się nazywa uSmart Camera. Proszę bardzo. O, i widzicie, działa, działa. Tu jest podświetlenie, więc możecie sobie wejść nią, nie wiem, jak jesteście mechanikiem, gdzieś tam ten kabel jest ponad chyba metrowy, więc naprawdę się wszędzie możecie dostać. Tam były specjalne zabezpieczenia tutaj na końcówkę tej kamery, no to widzieliście. Natomiast aplikacja, wracając do aplikacji, bo to jest ważna rzecz, nazywa się uSmartCam i ona przy pierwszym podłączeniu nie ma jej tutaj. Ja przeszukałem ten telefon wzdłuż i wszerz i nie było tej aplikacji. Nie wiedziałem, jak się do tego zabrać. Na szczęście jest internet i w internecie znalazłem taką informację o to, że ta aplikacja jest tutaj na telefonie, ale ona jest w pliku APK jeszcze nie zainstalowana. W związku z czym musicie sobie wejść w pliki. Gdzie są te pliki? O, tutaj Files. I jak sobie wejdziecie tutaj w Files i w aplikację, to będziecie mieli pliki instalacyjne aplikacji APK. O, i tutaj musicie sobie wejść i z tego poziomu zainstalować tą aplikację. No i jak sobie ją zainstalujecie, to wtedy wszystko Wam będzie działało. Ona jest, jakby to powiedzieć, przyjazna, prosta. Tutaj się nagrywa, tutaj się robi zdjęcia, tutaj się odtwarza później wszystko. A tutaj się wybiera język, nie ma języka polskiego, ale jest język angielski. No i w związku z czym ten endoskop, naprawdę kamera endoskopowa działa tutaj doskonale, i dzięki temu ten telefon nie jest tylko zabawką, ale jest też najzwyczajniej w świecie przydatną rzeczą dla profesjonalistów. To tyle tytułem przydługiego wstępu i tytułem pokazania wszystkich dodatków, które są do tego telefonu, a teraz opowiadam szybko o samym telefonie. Zaczynamy oczywiście od budowy i od wykonania. Telefon duży, ciężki, tak jak już mówiłem, spełnia absolutnie wszystkie normy, jakie można spełniać, czyli IP68, 69K, czyli 2 metry w wodzie, pół godziny, nie ma żadnego problemu, upadki z 1,5 metrów, militarne standardy. No, więc wszystko jest tutaj w tym telefonie, a w ogóle wykonanie jest bardzo fajne, dlatego że ten tył jest z takiego, nie wiem, fajnego tworzywa, wkładacie to pod wodę, myjecie i nie ma żadnego problemu, a też ta wyspa z obiektywami, ona oczywiście wystaje, ale w takim telefonie to nie przeszkadza i ona wystaje bardzo sensownie i jest ładnie chroniona. No a przede wszystkim tutaj to jest głośnik, tak, głośnik jest z tyłu, ale za chwileczkę pokażę, to jest niesłychanie głośny głośnik, ponad 100 ileś decybeli jest w stanie nam wytworzyć, więc ho-ho. Tutaj jedziemy z dołem, bo tutaj mamy USB-C i wejście miniczek na słuchawki. To jest jedna rzecz. Tutaj jest przycisk pierwszy z serii przycisków SOS alarmowy. Tutaj mamy czytnik linii papilarnych i przycisk do włączania. I teraz tak, jako czytnik linii papilarnych ten przycisk sprawdza się bardzo fajnie. Lekko dotykacie i już. Natomiast jest też rozpoznawanie twarzą i to rozpoznawanie twarzą działa tak sobie. O, teraz na przykład zadziałało, słyszeliście ten głos, no ale to była trzecia próba, kiedy dopiero to zadziałało, więc ja generalnie wolałem czytnik linii papilarnych, przycisk do regulacji głośności, no to jest standardzik. Tutaj na górze, uwaga, tada, dioda na podczerwień. Tak, mamy tutaj pilota. I może od razu pokażę, bo później oczywiście zapomnę, a tak to nie. Proszę bardzo, podłączyłem sobie. Tłumaczenie jest śmieszne.
chłodna kontrola. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego chłodna kontrola, ale podłączyłem sobie swój telewizor Samsunga, działa. Także na wakacjach, a nawet w domu możecie spokojnie tym dzięki tej diodzie sterować swoimi urządzeniami. No tutaj to jest, tak jak mówiłem, taka zaślepka, a w tej drugiej wersji jest ten walkie-talkie. Tutaj mamy wejście na dwie karty SIM i dodatkowo możemy też kartę pamięci tutaj zainstalować, nie zamiast, tylko dodatkowo. Oczywiście telefon obsługuje 5G, zresztą no zobaczcie, tutaj widać ostrości, nastaw się, jest 5G, jest 5G. Nie wyłączałem sobie 5G, cały czas jechałem na 5G, bo czemu nie, przy takiej baterii nie ma najmniejszego problemu. Tutaj mamy przycisk, który jest przyciskiem do zaprogramowania i możemy sobie do niego przypisać różne czynności. Na przykład ja mam do jednego naciśnięcia mapę, a do dwukrotnego, przyciśnij się, nie, do długiego, o, zapomniałem, do długiego mam latarkę. No, wygodne, fajne rozwiązanie. No i tutaj mamy te piny, o których już mówiłem, do których podłączamy urządzenia. Dlaczego mi się włączył asystent? Aha, wszystko jedno. Pewnie dlatego, że mam do jednokrotnego naciśnięcia asystenta, do dwukrotnego. No nieważne. Tutaj są te piny. Tutaj z tyłu jeszcze też te piny, o których już mówiłem, do ładowania. Tutaj też do zawieszenia tego telefonu. No więc budowa naprawdę robi wrażenie, jest fajna i bardzo mi się podoba. Jest standardowa z jednej strony na, jak na tego typu telefony, ale z drugiej strony wykonanie jest pierwsza klasa. No, czuć tutaj, że to jest wśród tych telefonów pancernych, to jest naprawdę najwyższa półka. No jeszcze głośnik, bo przecież nie puściłem głośnika, a tak jak powiedziałem, strasznie głośny, przy czym no, jak oglądacie tutaj, no to on jednak leci do tyłu, ale ten dźwięk, ale posłuchajcie, jak to wszystko brzmi, zatkajcie uszy. Głośno, naprawdę jest głośno. Jak ktoś nie chce używać głośnika Bluetooth, no to może spokojnie z tego telefonu sobie puścić jakąś muzykę na dworze, chociaż ja nie zachęcam, ale no tak jak słyszeliście, jakość jest naprawdę ok. No i jeszcze jedna rzecz dotycząca wyświetlacza, o której nie powiedziałem, ja to jestem. Jest coś takiego tutaj jak widżety i zobaczcie, mamy różne rzeczy tutaj wyświetlane z przodu ekranu, tak? Zresztą puszczę Spotify'a, to zobaczycie jak to wygląda, tylko wyciszę oczywiście, żeby nie było. Puszczamy sobie to. Puszczamy sobie, nie wiem, proszę bardzo, to leci nam muzyczka. O, jest. I z tego poziomu możemy sobie wchodzić. Zatrzymać. I tak dalej. Więc też coraz więcej telefonów ma taką funkcję, która jest w sumie całkiem użyteczna. Idziemy z przodem. Z przodu mamy wyświetlacz o przekątnej 1,78 cala, IPS LCD. Rozdzielczość Full HD plus 396 ppi, pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 5. I uwaga, to jest najjaśniejszy IPS, jaki widziałem w telefonie, nawet nie wiem czy nie w ogóle, a na pewno od bardzo dawna, do tego stopnia, że na początku pierwsze co zrobiłem, to poszedłem sprawdzić, czy to nie jest przypadkiem AMOLED. Bardzo jasny, dzięki czemu można spokojnie z tego telefonu, może nie spokojnie, ale można z tego telefonu korzystać na dworze, nawet jak jest słońce, co w przypadku tego typu wyświetlaczy jest w zasadzie niemożliwe. Zawsze trzeba szukać cienia, po prostu widać na nich do bani. Tutaj nie, tutaj widać wszystko bardzo ładnie. Oczywiście, no to są ramki, no to muszą być. Oczywiście tutaj to te boki zachodzą na wyświetlacz, tak żeby on był lepiej chroniony. Jest
dziurka na kamerkę do selfie i ona też nie jest wielka, co też mnie troszeczkę zdziwiło, bo zawsze w tych IPS-ach jest ta większa dziura niż w AMOLEDach, a tutaj nie. No, bardzo, bardzo ładny wyświetlacz. Dalej, mamy tutaj diodę powiadomień. Oczywiście pewnie złośliwie teraz nie mam żadnego powiadomienia, ale zaraz wyślę sobie SMS-a, to zobaczycie, jak się zacznie świecić. No, w każdym razie jest tutaj dioda powiadomień, a w ustawieniach mamy mnóstwo rzeczy, bo w wyświetlaczu mamy oczywiście ekran jasny, ciemny, tu jest automatyczna jasność, tu jest podświetlenie nocne, typ kolorów i temperatura mam ustawione na żywe, ekran blokady, wygaszanie ekranu, no to sobie w tym momencie nastawiłem na 5 minut i tutaj mamy, proszę bardzo, właśnie diodę, którą możemy sobie ustawić albo tak, jak nam coś przyjdzie, auto obracanie i odświeżanie dynamiczne. Wysokie 120, wysokie 90 i standardowe 60. Ja mam nastawione na 90. Jak dla mnie to wystarczy, bardzo fajnie to wszystko tutaj działa. No, więc to są wszystko ustawienia wyświetlacza, który jest moim zdaniem bardzo, bardzo mocnym punktem tego telefonu. To teraz działanie i oprogramowanie, ale zanim to, patrzcie tutaj, o. Ta-da! Jest dioda powiadomień. Mam SMS-a, sam sobie go wysłałem, więc nie będę go czytał. No, ale mamy coś takiego. Tak jak już mówiłem, działanie i oprogramowanie, czyli co my mamy tutaj w środku? Mediateka Dimensity 8020 6-nanometrowego z układem graficznym Mali G77, z pamięcią UFS 3.1, więc naprawdę szybko. 12 GB RAM-u z możliwością rozszerzenia o kolejne 12, czyli 24 i 512 pamięci wbudowanej, ale jest też karta pamięci, więc specyfikacyjnie nie ma się do czego czepiać. W Antutu Benchmark to wszystko wyciąga o 650 tysięcy punktów, a działa ten telefon naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Zresztą sobie wczytajmy coś, nie wiem, wczytajmy sobie tutaj. No to tutaj białe połacie były. Wejdźmy sobie jeszcze na coś innego. Ale jak widzicie, szybko się to wszystko wczytuje, ładnie się przewija. Naprawdę działanie tego telefonu bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Zakładki w pamięci też są w miarę dobrze trzymane, nie jest tutaj nic jakoś specjalnie wyrzucane. No, naprawdę zero zastrzeżeń. Rozmowy telefoniczne, jakość rozmów telefonicznych bardzo dobra, GPS działa, NFC jest, wszystko tutaj w tym telefonie jest to, co trzeba. Teraz tak, oprogramowanie. Jakbym miał jakieś zastrzeżenia, to takie, że mamy tutaj Androida 13, a nie 14. No to chciałbym, żeby był 13, ale poprawki zabezpieczeń na przykład mamy z maja 2024, czyli z tego roku. No to maj to nie jest jeszcze tak źle. Mogą być lepiej, ale nie jest źle. I teraz tak, jak wyglądają ustawienia i co my mamy w tym telefonie, bo tutaj jest dużo, dużo fajnych rzeczy. Mamy na przykład osobną zakładkę Android Auto do podłączenia telefonu do samochodu. Tutaj mamy karty SIM, tutaj sieci komórkowe, no to wiadomo, jest 5G, tak jak już mówiłem, tutaj są ustawienia wyświetlacza, to wiadomo, jest mnóstwo opcji personalizacji, jest nawet specjalny sklep z tapetami, znaczy sklep, no bezpłatne, tak, tapety czy tam jakieś motywy, gdzie można sobie to wszystko ściągnąć. O, tutaj, aha, to już było, tutaj jest pasek nawigacji albo gesty, no to wiadomo, dźwięk i wibracje, aplikacje, powiadomienia, prywatność, zabezpieczenia, to wszystko jest tak, jak być powinno, klawisz skrótu, czyli tutaj to, co pokazywałem, inteligentna pomoc, czyli właśnie powiększenie RAM-u, funkcje czytnika odcisków palców, też można sobie przypisać tutaj różne do niego rzeczy. No, to jest to. Inteligentny dotyk, czyli takie kółeczko tutaj, o, to z boku gdzieś się pojawiło i też do tego można przypisać różne czynności. No baterie, o, to bateria jeszcze powiem, tutaj jest system. I tutaj jest ten DuraSpeed, który ja sobie zawsze wyłączam, żeby mi wszystkie aplikacje działały, a nie były wyłączane w tle. No, także pod względem oprogramowania jest bardzo fajnie.
pod względem działania jest bardzo fajnie. Jeszcze jedna rzecz ewentualnie, bo tutaj nie ma śmieci, tak? Nie ma śmieci, natomiast niektóre rzeczy są śmiesznie przetłumaczone, tak? Czyli tak jak już mówiłem tutaj, chłodna kontrola to jest pilot. Funny sound, na szczęście nikt tutaj nie... Nie wiem po co, no ale nikt tego nie tłumaczył. To od razu pokażę te aplikacje, które są tutaj w środku. Jest Children's Space, czyli specjalnie dla dzieci. Tu jest czyszczenie systemu, czyli RAM, albo sprawdzanie na przykład wyświetlacza, czy dobrze działa, wykrywanie martwych pikseli. No to też fajna rzecz, której jakoś nie widziałem u innego producenta. Easy Launcher, czyli prosty, jakby ktoś chciał. Teraz oczywiście muszę z tego wyjść. Dobra. Dalej. Gemini. No to, czyli asystent, no ale to nie jest systemowy. Tutaj mamy, nie wiem dlaczego, akurat są trzy opcje, które są tak samo w aplikacji aparatu. Portret, zdjęcia nocne i typ profesjonalny, ale to wszystko można znaleźć też w opcji aparatu. Tutaj są motywy, czyli ten sklepik z motywami, o którym mówiłem. Tutaj mamy outdoor tools, czyli wszystkie rzeczy outdoorowe, kompas, mierzenie kątów, latarka i tak dalej, i tak dalej. Jest tak samo, proszę bardzo. Hałas, czyli ilość decybeli, kroki, no to wiadomo. I ważna rzecz, uwaga, uwaga, jest radio FM, o czym zapomniałem powiedzieć na początku, jest radio FM bez potrzeby podłączania żadnych słuchawek, żadnej zewnętrznej anteny. Po prostu mamy radio FM, wchodzimy sobie i ono nam gra bez najmniejszego problemu. Możemy sobie zapisać listę ulubionych programów. Świetna sprawa. Rejestrator dźwięku, Service Center, no to ten U-Smart, który już pokazywałem. I tutaj też są widżety, które przed chwileczką pokazywałem. Zdjęcia, filmy. No więc tutaj, tak jak powiedziałem na początku, naprawdę jestem bardzo zdziwiony, że tego typu telefon robi takie zdjęcia. Co my mamy? 200 megapikseli, więc dosyć dużo, ale nieduża matryca, tak? Ale ze światłem 1.8, to jest jedna rzecz. 8 megapikseli tele, obiektyw, 3 i dwukrotne przybliżenie optyczne, 50 megapikseli szeroki kąt, 64 megapiksele kamera nocna, i która naprawdę, zaraz zobaczycie jak to wygląda w ciemności, można wszystko nagrać, i 50 megapikseli selfie ze światłem 2.3. Nawet sama aplikacja aparatu jest dosyć fajna. Tak, tutaj mamy Night Vision, no to, czyli to jest ta kamerka nocna. Tutaj mamy wideo, które możemy nagrywać w 4K 30 klatek na sekundę, przy czym elektroniczna stabilizacja działa tylko w Full HD, w 4K troszeczkę gorzej. Tutaj są zdjęcia z AI, z automatycznym trybem HDR. Tutaj jest film i ten film, niech was nie zwiedzie nazwa film, ten film to są filtry, które można jak gdyby nakładać na zdjęcia, robić zdjęcia z odpowiednim filtrem. O, w ten sposób to nazwijmy. Tutaj jest 200 megapikseli, a więcej mamy zdjęcia nocne. Są ok, gify, portret, profesjonalny, panorama, zwolnione tempo, timelapsy, typ makro i inteligentne skanowanie. I jeszcze pokażę tutaj Night Vision, dlatego że to Night Vision, tutaj mamy zdjęcia, a tutaj mamy od razu pod paluchem filmy, które też możemy kręcić w Night Vision. Jakość zdjęć. Nie ma osobnej galerii, galeria jest googlowska, natomiast zdjęcia są naprawdę bardzo fajne. Od razu pokażę, jak wygląda to Night Vision. O, zresztą zaraz to zobaczycie. To jest zdjęcie robione normalną kamerą. Tak było tutaj, czyli ciemno jak w zupie. A Night Vision, proszę bardzo, rowerek. Nawet jakość jest całkiem, całkiem. No i to samo można zrobić, jeżeli chodzi o filmy. Bardzo podobają mi się zdjęcia z tego telefonu, dlatego że spokojnie można je wrzucać na portale społecznościowe. One są ładne, one są z dobrą spiętością tonalną, z ładnymi kolorami. Bardzo fajnie wygląda to przybliżenie, ładnie wygląda rozmycie tła i łapanie pierwszego obszaru. No, naprawdę jak na kamerkę
telefonie pancernym, to jakby cyk-cyk nie ma się tutaj do czego przyczepić. No zobaczcie zresztą te zdjęcia, one są szczegółowe. One mają ładną kolorystykę, ona jest taka naturalna, leciutko podbita. Czasami te chińskie telefony robią zdjęcia takie bardzo wyblakłe, a tutaj nie. No tutaj to wszystko ładnie wygląda. No, więc już może nie gadam, tylko pokazuję wam zdjęcia. Proszę bardzo, też jakby ktoś chciał kota, no to jest kot, zobaczcie. Jest dużo szczegółów. No, nie ma się do czego przyczepić. Tryb nocny rozjaśnia, bo to jest w trybie nocnym, a to jest w trybie zwykłym, no więc tak przyjemnie rozjaśnia. Więcej szczegółów jest na tych zdjęciach. Natomiast no, filmy to już jest niestety troszeczkę gorsza sprawa, a ja już nie gadam, oglądajcie i oceniajcie. Jeden, dwa, trzy, witam. To jest nagranie Full HD z włączoną elektroniczną stabilizacją obrazu i co prawda w tym telefonie można nagrać wideo w 4K, 30 klatek na sekundę, ale wtedy elektroniczna stabilizacja obrazu nie działa i mówiąc szczerze, ten obraz nie nadaje się specjalnie do oglądania, to znaczy lepiej wtedy stać w miejscu. Jak idziecie, no to jest to nieprzyjemne, więc lepiej w Full HD. Możemy sobie przeskoczyć na ten drugi obiektyw 3,3 optyczny. A jak chcemy nagrać w szerokim kącie, to musimy zatrzymać nagranie. O, przejść na szeroki kąt i zacząć wszystko od początku. No a jeszcze, żeby nie być gołosłownym, to pokażę, jak wygląda to nagranie w 4K, żebyście mogli sobie porównać różnicę, tak? Zobaczyć, jak wygląda tam ta stabilizacja elektroniczna i jak tutaj, kiedy tej stabilizacji elektronicznej nie ma. No i jeszcze coś, czego nie lubię, czyli kamerka do selfie. Tutaj mamy jakość Full HD, tutaj 4K już jest nieobecne. Przejdę się kilka kroków, kłonię nisko i zniknę. Co nam jeszcze zostało? Bateria. No więc tak, ogniwo tutaj ma pojemność 15600 mAh, ładowanie 120-watową ładowarką albo 33-watowe ładowanie za pomocą tej stacji dokującej, którą pokazywałem na początku tutaj przez te piny.
I jak długo ten telefon wytrzymuje na baterii? No bo to jest najważniejsze. Ja ten telefon ładowałem 5 dni temu. Niestety teraz jest tak, że w tych ustawieniach baterii wszystko się kasuje i nie pokazuje długiego czasu. Ja ten telefon ładowałem 5 dni temu. Mam jeszcze 30%. Wczoraj miałem jakieś 6 godzin czasu włączonego ekranu. No więc tak to wszystko wygląda. Jedni powiedzą, że może mało, drudzy powiedzą, że może dużo. Moim zdaniem wystarczająco, naprawdę wystarczająco jak na tego typu telefon z tego typu funkcjami. No więc pewnie jak będziecie na nim pracować, tak, czy wykorzystywać ten endoskop na przykład w pracy, no to w ciągu dnia tą baterię zużyjecie, tak, czy w ciągu 2 dni, no ale tak czy owak, no to jest po prostu standardowa bateria, bardzo dobra dla tego typu telefonów. Czyli co ja sobie sądzę o tym telefonie? No więc tak, tych telefonów pancernych od czasu do czasu mam trochę i jak dla mnie ten Ulefon to jest naprawdę topka, to jest najwyższa liga w swojej klasie. Ilość funkcji w tym telefonie jest wielka, jakość wykonania jest doskonała. Ten telefon ma bardzo fajne zdjęcia jak na tego typu telefon, ale w ogóle po prostu te zdjęcia są naprawdę w porządku. Nie kosztuje też, nie wiem, 4000, tylko te 1700, co nie jest, biorąc pod uwagę ilość funkcji, co nie jest taką wielką ceną, to może być narzędzie pracy, to może być narzędzie do zabawy, to może być telefon do codziennego użytku. No naprawdę to jest bardzo wszechstronny telefon z doskonałą jakością wykonania. O, i to było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. I co? I do następnego. Co my tu teraz mamy? Następny będzie smartwatch. Ja uciekam na jakieś krótkie wakacje w Polskę, bo bezrobotnych stać na wakacje w Polskę, ale nie narzekam, bardzo lubię to miejsce, w które jadę. O. To na razie, do następnego urządzenia. Hej, cześć!